różańce ofiar, mgły nad roistami i tętent kopyt rytm wybija. To pułki armii rozstrzelanej, to przeszłość, która nie przemija. Grochowalska 25. Dom, dawny dom rybaka, w którym w 1945 roku zamieszkała rodzina Wasiłojczów. Rodzina mocno związana z 5. Gileńską Brygadą Armii Krajowej. Kata Janiny Wasiłojcz, sanitariuszki, łączniczki w szwadronie Leona Smoleńskiego Zeusa, pracowała po drugiej stronie ulicy w kuratorium, które mieściło się w dzisiaj prywatnym domu. Wtedy był to jeden z ważniejszych budynków na Pomorzu, kuratorium oświaty. W tym domu Janina Wasiłojcz z tego domu wyruszyła do lasu, z tego domu wyruszyła do partyzantki, ale też tutaj powstawały ulotki 5. Gileńskiej Brygady. Tutaj spotykali się łącznicy, tutaj przychodził major Łupaszko. Tutaj było miejsce kontaktowe, taki jeden z najważniejszych punktów kontaktowych dla gileńskich konspiratorów i partyzantów. Niedaleko stąd jest morze, pięknie położony dom dzisiaj restauracji. Na tym zdjęciu Janina Wasiłojcz, jak to nazywam, z dwójką przyjaciół, uśmiechnięci, radosni, uśmiechają się do obiektywu aparatu. Tak jednak nie było im dane do końca. Musieli podjąć walkę z systemem komunistycznym, który starał się zabić ich i zniszczyć, tak jak większość społeczeństwa. Trójka przyszłych partyzantów, uśmiechnięta, na molu w Sopocie. Za chwilę zostaną aresztowani przez Urząd Bezpieczeństwa, paradoksalnie zaśpiewanie piosenek partyzanckich, które dzisiaj uczy się w szkołach, które dzisiaj śpiewane są powszechnie. Wtedy dla władzy komunistycznej symbolizowały opór przeciwko Niemcom, czyli opór przeciwko totalitaryzmowi, opór przeciwko komunizmowi. Ta trójka za jakieś 15-20 minut zostanie zatrzymana i zaprowadzona do Urzędu Bezpieczeństwa w Sopocie. Przez mgły pamięci życia zamęt wędruje szwadron za szwadronem. Błyszczą honorem klinki szabel, stygnie koralem krew na skroniach. Sopot to miasto, które przyciągało wielu partyzantów, przyszłych partyzantów i byłych partyzantów Łupaszki, konspiratorów. W domu przy ulicy Mickiewicza 27 mieszkał Mikołaj Strudin, późniejszy operator filmowy przy serialu Cztery pancerni i pies. W 1945-1946 roku pomagający żołnierzom wileńskiej AK poprzez wykonywanie fotografii do fałszywych dowodów tożsamości. Ale oprócz niego na tej ulicy mieszkało jeszcze wielu innych partyzantów. Kawałek stąd drukowano ulotki podpisane pseudonimem Łupaszko. W drugą stronę przy ulicy Mickiewicza mieścił się sztab Okręgu Pomorskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Ta ulica de facto była naładowana partyzantami. Jako smaczek można dodać, że również w niektórych z tych bloków, w niektórych z tych willi mieszkali funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, sławetny Seweryn Michalak, szef Wydziału 3 Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, czy porucznik Majewski, który zajmował się wilnianami. Byli de facto sąsiadami na jednej ulicy.
jedną z ważniejszych działalności partyzantów wileńskich była propaganda, podtrzymywanie społeczeństwa na duchu, również poprzez druk. Na Mickiewicza 45 w tym białym budynku mieszkał Leszek Krzywicki, którego mieszkaniu między innymi wydrukowano większą część nakładu ulotek rozrzuconych po terytorium całego kraju. To tutaj działał powielacz kupiony przez Wacława Bejnara Orszaka w Bydgoszczy na rynku. To tutaj Jachna, Selmanowicz i wielu innych partyzantów pomagało te ulotki drukować, pakować, a potem kolportowali je na terytorium całej Polski. Kolejny odcinek ulicy Mickiewicza. Tu na samym początku w tym domu został zatrzymany po raz pierwszy Feliks Selmanowicz, pseudonim Zagończyk. Z tego domu udało mu się jednak uciec. W czasie ucieczki doszło do strzelaniny. Dwóch funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa zostało ciężko rannych. Chwilę potem w budynku, przy którym byliśmy, mieszkaniu Leszka Krzywickiego, został aresztowany po raz kolejny, już ostateczny. W tym domu po drugiej stronie mieszkała rodzina Jaroszewiczów. Kapitan Stanisław Jaroszewicz był przyjacielem majora Zygmunta Szędzielarza Upaszki z czasów służby w 4. Pułku Ułanów i również służył pomocą wileńskim partyzantom. De facto niemal w każdym, podkreślam, z tych domów działo się coś związanego z konspiracją. Sopot, Gdańsk, Gdynia były naładowane podziemiem wileńskim. Jesteśmy na ulicy generała Józefa Wybickiego w Sopocie. Tutaj w domu pod numerem 45 mieszkał Tadeusz Wazgo Welmajewski, jeden z członków patrolu dywersyjnego porucznika Zagończyka. To tutaj odbywały się odprawy, to tutaj spotykały się patrole przed i po wykonanych akcjach. To tutaj porucznik Zagończyk wydawał polecenia patrolowi Żelaznego czy patrolowi Majewskiego. Jesteśmy na ulicy Podhalańskiej w Gdańsku-Oliwie. To tutaj w budynku mieszkał przez pewien czas major Zygmunt Szędzielarz Upaszko u swojej teściowej urodziny z Folkieniów. Chciałbym zwrócić uwagę na charakterystyczny element tego budynku. Znajduje się on tuż przy lesie. Ma dwa różne wyjścia. De facto trudno ustalić adres, gdyby próbować zablokować jedno z wyjść. Zawsze drugie z nich daje możliwość ucieczki prosto do lasu. Świetne miejsce na kryjówkę, świetne miejsce na punkt konspiracyjny i rzeczywiście parę miesięcy major Zygmunt Szędzielarz tutaj spędził. Między innymi wtedy mógł nacieszyć się bliskością ze swoją córką Barbarą. Jesteśmy na rogu ulicy Grunwaldzkiej i Jesionowej w Gdańsku-Brzeszczu. Po drugiej stronie ulicy Grunwaldzkiej znajduje się budynek w tej chwili mieszkalny, częściowo zajęty przez biura. W 1946 roku znajdował się tutaj Urząd Skarbowy. To tutaj wiosną 1946 roku patrol dywersyjny pod dowództwem Józefa Bandzo, pseudonim Jastrzą, dokonał akcji eksproprycyjnej, zatrzymując pieniądze na potrzeby organizacji, zostawiając kwity rekwizycyjne. W czasie odwrotu prowadzonego w kierunku pobliskich lasów, tutaj właśnie przy ulicy Jesionowej, doszło do spotkania z patrolem Wojska Polskiego. Doszło do wymiany strzałów. Józefowi Bandzo Jastrzębiowi udało się uciec w kierunku lasu, natomiast jego towarzysz Zbigniew Fijałkowski-Pędzelek wybrał inną drogę. Uciekł w kierunku ruin, które znajdowały się w miejscu dzisiaj wybudowanych bloków. Tam ostrzeliwał się nadciągającym żołnierzom, funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej i funkcjonariuszom UB, którzy znaleźli się w pobliżu. Tak długo, dopóki starczyło mu amunicji. Ostatnią kulę zachował dla siebie. Popełnił samobójstwo, nie chcąc oddać się żywcem w ręce aparatu bezpieczeństwa.
ulica 1 Maja, róg ulicy Grodgera, obecnie Sąd Rejonowy w Gdańsku. W 1945 roku pierwszy powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Sopocie. To tutaj byli zatrzymywani, tutaj siedzieli aresztowani partyzanci wileńscy. To tutaj trafiła Jachna ze swoimi kolegami za śpiewanie partyzanckich piosenek. To tutaj szef wywiadu okręgu wileńskiego Zygmunt Augustowski był przesłuchiwany, stąd w czerwcu 1946 roku udało mu się uciec. Po tej ucieczce ówczesny szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, poruczyk Andrzejewski, nakazał wybudowanie ogrodzenia, które w tej chwili jest remontowane. Przedtem tego ogrodzenia było. Miało ono chronić przed kolejnymi ucieczkami. W ubeckich piwnicach przestrzelone czaszki, to śpiący rycerze majora Łupaszki. Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom. Tętno Polski bije w przestrzelonym sercu. Tętno Polski bije w przestrzelonym sercu. Stoimy na miejscu, gdzie ekshumowano szczątki Danuty Siedzikinki i porucznika Feliksa Sermanowicza Zagończyka. Cmentarz garnizonowy, tak zwana Łączka Gdańska. Tu pochowani zostali zamordowani przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, żołnierze podziemia niepodległościowego. Tu prawdopodobnie znajdują się też ofiary, które nie zostały skazane żadnym wyrokiem, tylko zostały zakatowane w czasie przesłuchań bądź rozstrzelone potajemnie. Pod płotem znajduje się masowy grób, jeszcze nie ekshumowany, osób, które zostały tam pochowane w latach 40. Na pewno od 46 roku w górę. To tutaj przez wiele lat żołnierze Armii Krajowej przychodzili składać kwiaty, zapalać świeczkę, trafnie przypuszczając, że jest to miejsce pochówku ich towarzyszy broni. Przez wiele lat też nigdy nie można było znaleźć żadnych dokumentów. Dopiero badania profesora Krzysztofa Szwagrzyka umożliwiły na identyfikację tego miejsca w pełni i de facto na ekshumację, no można powiedzieć, naszych narodowych bohaterów. Powstanie Instytutu Pamięci Narodowej udało się tej instytucji, pracownikom tej instytucji rozpocząć działalność upamiętniającą historię najnowszą. Między innymi Sopot zdecydował się współfinansować pomnik poświęcony Danucie Siedzikównie Ince, która została aresztowana co prawda we Wrześciu i rozstrzelana, zamordowana w Gdańsku. Jednak dokonali tego funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Pomnik ten znajduje się w odległości jakichś 50 metrów od budynku Urzędu Bezpieczeństwa. Natomiast osoba, która wydała polecenie swoim funkcjonariuszom, żeby aresztować Inkę Siedzikównę, z drugiej strony mieszkała się w domu przez dłuższy czas. Generał Jerzy Andrzejewski, w późniejszym okresie szef SB i MO, tłumiący wszelkie dążenia niepodległościowe w latach 80. w Polsce, odpowiedzialny za wprowadzenie stanu wojennego na Pomorzu. Od wrót ostrej bramy do katowni Gdańska, tak się zakończyła przygoda ułańska. Zagrała pobudka, rżą w przestworzach konie, odpoczną żołnierze na niebiańskich błoniach. Wieczna chwała zmarłym,
hańba ich mordercom. Tętno Polski bije w przestrzelonych sercach, tętno Polski bije w przestrzelonych sercach.